Siema, z tej strony Eleven, a to jest ponownie Undertale. Jezu, ludzie, rozwaliliście mnie. To, co się wczoraj stało po tym odcinku, to jest po prostu miazga. Ile ludzi do mnie napisało, ile ludzi mi wysłało fanarty. Ja serdecznie za wszystko dziękuję, przepraszam, że nie byłem w stanie odpisać, ale cóż, też mam życie. Więc, sytuacja jest taka teraz, że masa... Przestań! Że masa osób robi arty do tej gry i mnie wysyła. Więc ja bym chciał je pokazywać na odcinku, tylko chcę to mieć w jakiś uporządkowany sposób. Nie wiem, które będą na miniaturach, które będą w odcinku, to jeszcze jakoś wymyślę. Na razie jeszcze to jest spontanicznie, więc to ogarnę. Ale będę jakoś to, że tak powiem, próbował wykombinować. Także tego. Zacznijmy od tego, że chciałbym, żebyście fanarty wrzucali głównie na grupę pod hashtagiem Undertale podłoga art. Będzie tu pisało w opisie hashtag Undertale podłoga art. Myślę, że to będzie najlepszy sposób, żebym mógł te arty potem na grupie znaleźć. I fajnie by było, gdybyście też podesyłali od razu swoje fanpage na Facebooku, czy tam ewentualnie DeviantArty, tak? Czy tam jakieś inne strony, na których się udzielacie artystycznie, ponieważ zawsze mam taką zasadę, że jeżeli ktoś, że tak powiem, dedykuje mi jakiś rysunek i go pokazuje, to zawsze też chcę pokazać inną twórczość tej osoby, tak? Więc pamiętajcie o tych linkach. Nie bójcie się, po prostu just do it! Do it! No wiecie. Dobra. Więc kontynuujemy tutaj, gdzie byliśmy ostatnio. I dostałem masę porad od was. Na szczęście nie natknąłem się na żadne spoilery whatsoever. Wygląda to tak, że wszyscy mi piszą, żebym nikogo nie skrzywdził. Wszyscy mi piszą, żebym od wszystkich uciekał, żebym starał się ich nie skrzywdzić, żeby wszystko było w miarę jakoś okej. Więc postaramy się tak zrobić, nie obiecuję, że mi się uda. But well, we will try. To są jakieś pułapki prawdopodobnie. Wiedziałem. The fuck? Co za chore gunwo, znowu się zaczyna. Dobra, Wimsan approached meekly. Nie wiem dokąd to co znaczy. Dobra, to muszę weźmiemy akt. Coś tutaj było, że jeżeli ktoś się podświetlony na żółto, to można... Ogólnie doradzaliście mi, żeby... Terrorize check... console? Check weźmiemy. Zero obrony. Jest zbyt wrażliwy na walkę. Wybacz mi. Ale on mi nic nie robi. Dobra, no to przecież nie będziemy z nim walczyć, to nie ma sensu. Więc mercy. I mamy tak, że flee to jest odlecieć, uciec, tak? I to nie zawsze działa, podobno z tego co pisaliście. Spare natomiast zawsze oszczędza, że tak powiem, osobę i dostajemy za to 2 golda, więc to się bardziej, że tak powiem, opłaca stosować. Nie zawsze się dostaje te 2 golda. But whatever. Jeżeli mówicie, że lepiej używać spare, to okej. I mówiliście też, że w tej grze jest wiele, że tak powiem, ukrytych smaczków i różnych rzeczy, czyli jeżeli na przykład będziemy wiele razy dzwonić do tej Toriel właśnie, chciałem powiedzieć Torbiel, bo właśnie mówię, to nie jest Torbiel, nie chcę powiedzieć tak, bo to nie jest tak. Ale jeżeli będzie nam dużo razy dzwonić, to, że tak powiem, będą za każdym razem różne rozmowy i tak dalej, chyba. Jest dużo rzeczy ukrytych w tej grze po prostu, tą grę trzeba przejść kilkanaście razy, żeby tutaj odkryć wszystko. Hejo, hejo, tutaj Toriel, tak bez powodu po prostu dzwonię. Co wolisz? Cynamon czy Butterscotch? Co to jest Butterscotch? Wiecie co? Odpalę sobie z translator i przetłumaczę. Wolę to zrozumieć, okej? Okay? Butterscotch to jest toffee? Toffee. Oczywiście, że toffee. O, rozumiem. Wielkie dzięki. Przy okazji mówiliście mi, tam niektórzy się w komentarzach kłócili, że główna postać jest kobietą, że ten Flowey the Flower jest mężczyzną, że główna postać jednak jest mężczyzną i wszyscy mieli inną opinię, ale większość osób pisała, że praktycznie gra jest stworzona w ten sposób, że każdy może sobie, że tak powiem, dobrać płeć danej osoby do tej, jaką chce po prostu. Tak mi się wydaje. Chociaż na cutscenkach pierwszych wyraźnie widać, że to jest raczej dziewczyna. Tak mi się wydaje, ale whatever, dobra. Nie zagadnę mi się w to. Znowu dzwonek. Hello, znowu Toriel! To nie jest tak, że nie lubisz cynamonu, prawda? Wiem, co wolisz, ale... Czy odwróciłabyś się od tego, co masz na talerzu, gdyby to było z cynamonem? Okej, okej, rozumiem.
Dzięki za cierpliwość, tak przy okazji. Pominąłem coś. What the fuck? Co z tym cynamonem? To trzeba pewnie przepchnąć tutaj, zakładam. I teraz można przejść. Aha, znowu kolejna walka, dobra. Więc myślę, że z tym nawet nie ma co walczyć. Oszczędzimy go, sper. I rozumiem, że to jest typ potwora, który w ogóle nie ma, że tak powiem, złych zamiarów. Ring ring znowu, halo halo. Nie ma żadnych alergii na cokolwiek, prawda? Czemu pytam? A, bez powodu, w ogóle bez powodu, totalnie. Seems legit. Dobra, to mi się nie podoba. O, dobra, jeżeli wyjdę tamtymi drzwiami, to prawdopodobnie skończę w tym miejscu tutaj u góry i będę musiał iść od początku, tak? O, rozumiem. Dobra, to już rozumiem nieco jak to działa. Tak się właśnie zastanawiam, czy te drzwi przenoszą w losowe miejsce, ale to po prostu chyba schodzi piętro, że tak powiem, w dół. O, teraz tu... Ojeju, tu mogą być dwie postacie, z którymi się walczy? Na to nie wpadłem. Na to jeszcze nie wpadłem, dobra. Więc... może tak, akt... Frogit, weźmiemy jego i komplement mu zarzucimy. On nie zrozumie, ale... ale to go jakoś tam, mimo wszystko... Oj, tu będą teraz dwa naraz, oj! Dobra. Okej, czyli obydwa nie chcą ze mną walczyć i teraz prawdopodobnie mogę użyć sper, żeby ich wszystkich... Jeżeli postać jest na żółto, to można ich, że tak powiem... Sper to jest oszczędzić. A to raczej my uciekamy. Ja to tak rozumiem, nie wiem, dobra. Okej. Aaaa! Nie mogło być tak łatwo, prawda? Ja się dziwię, że od razu trafiłem, ale wolałem sobie od pewnej linii, że tak powiem, zacząć, żeby już to wykluczyć, okej. Więc wiemy, że tędy musimy iść. Zakładam, że to będzie tak. Para frogitów skoczyła w twoją stronę. Okej, akt. Dobra, oni są, że tak powiem, komplement, dobra. Teraz będzie żółty, prawda? Oj, 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 oj. Jest ich dwóch, to może być ciężko. Skille Zajzaka się tutaj przydadzą. Dobrze, więc ten już... Tak, czyli tak to działa. Jeżeli są żółci, to możemy ich po prostu oszczędzić i możemy wyjść z walki cało. Dobra. Tylko żeby przeżyć po prostu w miarę bez zbierania obrażeń. Tak jak mówię, że tutaj się przydadzą zdolności Zajzaka, ale... nie za dobrze je wykorzystuję, bo ich nie mam! O! W ogóle wiele osób też mi pisało, że czy nagram modyfikację The Binding of Undertale, ale stwierdzam, że nie nagram z kilku powodów. Po pierwsze, nie chcę sobie spoilerować gry, tej tutaj głównej. Po drugie, nie uważam, żeby modyfikacja była jakoś bardzo ciekawa, bo sam w nim grałem. Po trzecie, wiśnia nagrywa, więc po co? Ja na razie nie przyszedłem podstawowego Isaaca, więc po co po prostu zaczynać jakiekolwiek... Po co zaczynać jakiekolwiek zabawy z modyfikacjami? Właściwie... Dobra, Isaaca może... temat Isaaca może po prostu zmieńmy na inną chwilę, bo tutaj bym się rozgadał teraz. Dobra. What the fuck? Co... A miałem kliknąć w tamtym miejscu, tak? Okej. Rozumiem mniej więcej. Ale on jeszcze nie jest... A ja nie chcę z nim walczyć! O cholera! Kliknąłem coś źle. Nie chciałem z nim walczyć. O fuck. Zrąbałem. Przecież miałem nikogo nie zabijać. Ale jeżeli go nie zabiję teraz i tak, to chyba dalej zadziała to, co chcieliście, tak? Nie wiem. Da, bo zrąbałem! Nie chciałem. Gra jest dziwna. Ale zakładam, że to dobra rzecz. Dobra. Oczywiście. O, co to? Mold smalls? Ja sobie to przetłumaczę, że to ma jakiekolwiek tłumaczenie, bo nie jestem pewien. Nie wiem, nie chciałbym tego nazwać mold smalls przez całą grę, bo to jest dziwne. Mold smalls.
Chyba będę zmuszony tak nazywać przez całą grę, bo nie ma żadnego tłumaczenia, okej. Zamiast głupio klikać fight, które... Aha, oni są przyjaźnie nastawieni. Więc mogę od razu ich oszczędzić? Okej, mogę, dobra, dobrze. Jestem głupi, bo nie widziałem po prostu, że klikam fight. God damn it. Prawdopodobnie spaprałem coś. Hej, ty! Kto powiedział, że możesz mnie tak po prostu przepchnąć? Głaz do mnie gada, okej. Rozumiem. He? Prosisz mnie o to, żebym się przesunął? Spoko. Dla ciebie, dynio. He? Chcesz, żebym przesunął się jeszcze dalej? Dobra, a co powiesz na to? Nie. W złym kierunku? Okej. Myślę, że już to mam ogarnięte. Ej! Ej, tak to mi nie rób! Chciałaś, żebym tam został w tym miejscu? Naprawdę dajesz mi niezły wycisk. Ja pierdzielę, gadam z kamieniem! Ja gadam z głazem! Zapiszę grę. Wiedząc, że mysz może pewnego dnia opuścić swoją dziurę i dostać ser. Napełnia cię to determinacją. Okej, super. Więc za każdym razem, kiedy sejwuję, prawdopodobnie odnawia mi się zdrowie, z tego co pamiętam. Tak, to dobrze, okej. Co to jest? Myślę, że ten ser był także dość długi okres czasu. Aż przywarł do stołu! No ja chyba go nie chcę ruszać za bardzo, dobra. Nie, na początku jak tutaj byłem, to bałem się gdziekolwiek ruszać w tymkolwiek stronę, bo to takie kazała mi czekać, chyba powinienem doczekać, chyba nie powinienem się w ogóle ruszać, ale... Oh, yeah, whatever, dobra, może przejdźmy się dalej. To śpi, to jest jakiś duszek, który śpi prawdopodobnie. A czy oni już sobie poszli? Ten duch cały czas mówi na głos, udawając, że śpi. Czy przesunąć go siłą? Nie! Może nie używajmy siły! Duszku! Czy właśnie zrąbałem i spaprałem to masakrycznie? Ja mogę mu dać ten ser może? Jakkolwiek. Halo! Halo! No dobra, nie chcę używać siły, no ale... Ej. O, mogę, dobra. Dobra. Wiecie, nie sądzę, żeby przepchnięcie go było dobrym pomysłem. Nie wiem czemu, mam takie wrażenie. Dobra, spróbujmy. O, wiedziałem! Anyway. Dobra, akt. Pogadajmy. Flir. Napstablug to jest nazwa tego ducha. Chciałby, żeby go tutaj nie było, albo żeby ich tutaj nie było. Tak. Pociesz. Dałeś mu cierpliwy uśmiech. Czuję się trochę lepiej. Spróbujmy jeszcze raz. Bo powiedziałeś naps... Muszę nauczyć się tego wymawiać, chwila. Napstablug. Tego będzie pewnie więcej, więc warto by wymawiać tę nazwę. Napstablug. Opowiedziałeś Napstablukowi żart. He! He! To wymowne, he! Pocieszenie wygląda, że poprawiło Napstablukowi humor. Może jeszcze raz. Może już z nim nie flirtujmy, bo to jest chyba zły pomysł. Chociaż kusi mnie, bo jak mnie pisaliście, że są tutaj takie jakieś dziwne rzeczy ukryte w tej grze, żeby próbować wszystkiego, to... Hej, why not? Napstablug chce ci coś pokazać, okej. Pozwól, że spróbuję. Nazywam to Dapperblug. Nie wiem, co to znaczy. Podoba ci się? Napstablug czeka na twoją odpowiedź. O.
Zazwyczaj przychodzę do ruin, ponieważ nikogo nie ma tutaj w pobliżu. Ale dzisiaj spotkam kogoś miłego. O! I'm rambling again, nie wiem co to znaczy do końca. Głupoty. Oczyszczę ci drogę. Przepuszczę cię. O, teraz mam wybór drogi! Mam iść do góry czy na bok? Dobra, spróbujmy. Spider Bake Sale. Sprawdzimy. Aha. Jedzenie jest stworzone przez pająki dla pająków. Z pająków. Aha. Okej. Okay. Nie, ja chcę po prostu. Co to jest? Ja z tym chyba nie walczyłem jeszcze. Bigosp. Migosp. Migosp. Nie wiem, jak to się czyta. Bigosp. Whatever. Rozmawiaj! I don't care! Super, widzę, że się dogadamy. Oh shit! Może powinienem bardziej zwracać uwagę na to, co tutaj się dzieje. Molsmal coś tam gada. I don't care. Na pewno! Czyżbym właśnie się wkopał? Molsmal dalej czeka. Może mogę ci coś dać? A zaraz, a może muszę coś z nim zrobić? Flirt! Imitate! Imituj! Nie wiem, czy to nie będzie coś złego, ale... Zaraz, czy to jest, że leżysz razem z Moldsmallem i czujesz się, jakbyś lepiej zrozumiał świat? Jakbyś troszeczkę bardziej zrozumiał świat dookoła. Sexy Wiggle, o Jezu, czy ja mam z nim flirtować? Okej, let's do this, come on! Poruszasz swoimi biodrami, Moldsmall porusza się do tyłu. Co za znacząca konwersacja. Obey the Overmind. O Jezu. Co tutaj chodzi? Zaraz, co ty z nimi się nie dogada na pewno, z tym po prawej. Z Bigosem. Z Moldsmallem muszę się jakoś dogadać. Tylko jak ja to mam zrobić? Tu musi być jakiś sposób, mogę jakiś item dać może. Chwila. Item. Chyba żadnego nie mam. Mercy. Ale to sam tym nic nie zrobię. A mogę zrobić flee! Mogę po prostu uciec, dobra, tak zrobimy. Okej. Okay. A tu nic nie ma. Spider Bike Sale, jakaś wyprzedaż pieczonych pająków, czy coś takiego. Wszystkie dochody idą do prawdziwych pająków, super, yeah. Więc ta była jednak... Okej, okay. Ja się bałem, że to są różne drogi. I chyba raczej nie chcę z nimi walczyć, nie chcę z nimi rozmawiać, po prostu się tutaj przejdę. Ring ring! Okej. Okay. Hello! Właśnie zdałem sobie sprawę, że troszeczkę czasu minęła, odkąd sprzątałam. Nie oczekiwałam mieć, że tak powiem, towarzystwa tak wcześnie. Prawdopodobnie wiele rzeczy leży rozrzucone tu i ówdzie. Możesz je podnosić. Ale nie noś więcej niż potrzebujesz. Pewnego dnia możesz znaleźć coś, co naprawdę ci się spodoba. Będziesz chciał opuścić ten pokój. Nie, pokój to lat. Dobra, nie wiem do końca o co chodzi. Nie potrafię teraz tego przetłumaczyć, bym tu siedział pół godziny i myślał, jak to przetłumaczyć sensownie, pewnie tak większość to zrozumie. Klik, dobra. Więc to jest jakaś sugestia, żeby nie zbierać niepotrzebnych rzeczy, które możemy znaleźć, bo prawdopodobnie, może nie wiem, nie będzie można ich wyrzucić, a mogą, mam ograniczone miejsce i mogą być inne, które nam się przydadzą, okej. Okay. Oh, for fuck's sake! Perfekt.
Mike Wazowski! Cześć, dobra, nie, to nie jest Mike Wazowski. Lux. Pick on, don't pick on. Pick on, co to znaczy? Ja chcę wiedzieć, bo nie znam tego określenia po angielsku. Jeżeli to jest, na przykład, nie wiem, uszczypnąć kogoś, to mnie przecież zabije. Google Translate, zajebiście. Wybierać się na. Pick on to jest wybierać się na. Let's don't. Wybierzmy don't. Nareszcie ktoś to rozumie. A? Lux patrzy wprost przez ciebie. Okej. Okay. On zaraz jest żółty, czyli możemy oszczędzić, możemy wyjść. Okej, okay. Czyli ktoś kto to rozumie, czyli ktoś kto nie walczy. Okej, okay, rozumiem, dobra. Nie więcej. Prawdopodobnie musimy dostać się do tego pokoju, czy on tam tu dźwignię, tylko którym przejściem? Duszek. Nie, on śpi, tego zostawię. Nie będę go budził, niech sobie śpi. On chciał mi spokój, więc go nie będę drażnił. Nie wiem, czy jest dobra decyzja. O, stary, znowu ty. Z nimi się nie da nic zrobić? Dobra, po prostu ucieknijmy. Vegetoid. Warzywniak. To mogę przetłumaczyć po polsku, tak brzmi jak warzywniak. Warzywniak wyszedł z ziemi, okej. Okay. Nie, że sklep warzywniak, tylko że to jest jego nazwa mniej więcej, okej. Okay. O god, co to jest za gra? Okej, okay, pogadajmy! No, nie Diver, nie, Devour ma... Nie, nie chcę go zjeść, pogadajmy! Rośliny nie potrafią gadać, idioto. Oj, shit, mam mało zdrowia. Także to idź troszeczkę się. Nie wiem. Dinner? Pat, nie wiem co to dokładnie znaczy, ale coś robi ze swoim żołądkiem. A Vegetoid ofiarowuje ci zdrowy posiłek. Czy je? Zjedz zielone, ojdź. Vegetoid dał tajemniczy uśmiech. Czyli muszę zabrać to zielone. Ale zaraz dostanę raz i zdechnę. Okej, okay, wystarczyło to zabrać, dobra. Każdy z tych przeciwników jest totalnie inny, to jest masakra. Już chyba zaczynam powoli rozumieć co, czemu ta gra jest tak... Tak skalpowana. Nie jest taka jak wszystkie inne gry. Okej, okay, domyślenie się, bo to tak, że tak powiem, działa od góry. Dobra, czy ja muszę z nim walczyć? Znaczy się walczyć. Act, don't pick on. I jeżeli nie dostanę, to będzie wszystko okej. Okay. Jeżeli dostanę! Nie możesz się jeszcze poddać. I know! Dobrze, wiem! Okej, okay, będę zdeterminowany, spoko! Ta determinacja to jest chyba główny przewód tej gry. Przewód. Pokarmowy, dziwa. You get the point. Faded ribbon. Coś znalazłem najwyraźniej, okej. Więc spróbujmy dostać się jeszcze raz do tego warzywniaka. Ale czy ja chcę z nim walczyć? Może nie chcę, może po prostu to pominę, dobra. Trzymajmy się od problemu z daleka. Nie wiem, czy to jakkolwiek wpłynie na historię gry, czy cokolwiek. Nie mam pojęcia, ja wiem, że gra jest rozbudowana, bo to wszyscy mówią dookoła, ale... Co ja mogę wiedzieć, dopóki gry nie przejdę? Najpierw będę wiedział potem, że jakiś błąd popełniłem. Przynajmniej teraz nie zginąłem, okej. Co to jest? To przełącznik, nacisnąć? Na razie nie. To jest czerwony. Czerwony! Duży czerwony przycisk zawsze zwiastuje coś złego. Okej. Okay. Więc od tego po prostu uciekniemy. Nie zamierzam tutaj z nim gadać, dobra. Korci mnie. Co wy na to? Zagramy w grę?
A może nie? Po co możemy przejść dalej bez tego? Ale... A, to jest takie rycie głowy. Gra nam daje wybór, żebyśmy coś mogli zrobić, ale nie musimy. To jest takie... Możesz iść przed siebie, cała droga wolna, wszystko jest okej. Ale masz te trzy możliwości i możesz je pominąć, możesz z nich skorzystać i nigdy nie wiesz, co się stanie, kiedy z nich skorzystasz. Nic się nie stało, okej. Nie, czerwonego nie cisnę, nie ma opcji. Don't pick on. Wreszcie ktoś, kto rozumie. Dobra, spróbujmy dostać tutaj strzału w pyzg. A, dostaliśmy, oczywiście. Dobra. Bo to nam daje jakiegoś golda. Nie wiem, co to nam potem daje ten gold, ale najwyraźniej coś nam daje. Pomijmy te przyciski i chrzanie to. Po prostu nie, bo mnie kor... Aha. Okej, okay, get it. Nie. Po prostu flee. Odejdźmy. Nie walczmy. Nie chcę. Oj! O, czy trzymam ten czerwony? Nic się nie stało. Okej, dobra, więc nie mam co srać. Dobra, ciśnijmy teraz ten żółty. Nic się nie dzieje. Zauważyłeś niebieski przycisk za tym filarem, okej. Dobra. Coś przełączyłem. Ja nie mam pojęcia, jak to zrobiłem. Ale jakoś to jest, okej. Muszę nacisnąć chyba wszystkie przyciski po prostu. Nie, mogę zbyt dużo dostać po pojsku, nie chcę, nie, wolę odejść. Czy ja mogę odejść po prostu w pokoju, nie walcząc z nikim? Ojej. Oh god. Co tutaj chodzi? Nie, żebym się tego spodziewał, nie? To było bardzo... spodziewane. Come on. Tak, co tam cisnąć? Dziękuję. Nie wbije mi się w pięty? Nie wbije mi się w pięty, okej. Nie wiem, jakie są wszystkie za filarami, okej, spróbujmy. Udało mi się, trafiłem, dobra, otwieram wszystko, otwiera kolejne przejście. Nie chcę walczyć, po prostu nie. Nie chcę stracić zdrowia, znowu wolę dojść do następnego zapisu, okej? Nie wiem, kto chce nam iść, nie... Rybit! Tak między nami. Widziałem Toriel, jak wychodziła stąd chwilę temu. Niosła coś. Jakiś grosser, jest, nie wiem, co to znaczy. Nie wiem, po co jej one były. Rabbit. Pięć. A ja nie chcę mnie to. Złapkowy nóż, okej. Okay. Skoro mam z nimi walczyć, co prawda podobnie już spartaczyłem, mam teraz lawkowy nóż i ja liczę na to, że on będzie po to, żeby się przeciąć przez jakieś winorośla. Ojej, to potrwało znacznie dłużej niż myślałam, że potrwa. Jak tutaj dotarłeś, dziecię? Coś ci się stało? No spokojnie, wyleczę cię. Nie powinnam była zostawiać cię samego. To było bardzo nieodpowiedzialne, żeby zaskakiwać cię w taki sposób. Cóż, wydaje mi się, że nie mogę tego więcej ukrywać. Chodź, mały. Czego ukrywać? What are you talking about? Widząc taki mały, słodki domek w ruinach, napełnia się determinacją. Widok takiego domku. Jeju. Dobra, determinacja to naprawdę jest tutaj motywem przewodnim. Ale na razie w tym miejscu kończę odcinek, póki tutaj jest zapis. Myślę, że taka długość odcinków jest w miarę okej.
Dobra, gra jest super, bardzo mi się spodobała, zacząłem powoli rozumieć, czemu zrobiła taką furorę. Jest bardzo prosta. To jest gra, w którą trzeba zagrać, żeby się w nią wciągnąć. Trzeba to zobaczyć, a nie ocenić z góry. Tak jest z większością gier, że tak powiem, ale trzeba po prostu dać jej szansę i spróbować, i wtedy na pewno ktoś cię albo kręci, albo i tak stwierdzi, że jest gówno, bo po prostu inny typ gier. Mi się podoba, bo lubię tego typu gry. Gra mi tutaj robi duży mindfuck i będzie robić już przez długi czas. Ja to wiem po prostu, ja już to widzę, bo o tym jak gra zaczyna, tak? Nie wiem jak długa będzie, nie wiem jak to dalej będzie, ja nic nie wiem. Zobaczymy, po prostu zobaczymy. Ja, mój mózg jest obecnie gdzieś, nie wiem gdzie, dobra, nieważne. Więc tak jak prosiłem, jeżeli możecie, to te arty wysyłajcie w jednym miejscu, albo oznaczajcie na Wiandarcie czy coś takiego, albo wysyłajcie u mnie na grupie Kosmiczna Flota, przepraszam, Gwiezdny Skurczysyn i Skurczycurek, tak nazywa się moja grupa na Facebooku. Ewentualnie macie link w opisie i jak będziecie dawali jakieś arty, to dajcie hashtag Undertale podłoga art, że tak powiem, żeby to było łatwo znaleźć na tej grupie. Więc to było tyle, dzięki wielkie za obejrzenie, trzymajcie się, do zobaczenia w następnych odcinkach. Na razie.